Ale ty się pomyliłeś, bo mnie już tu czterech mówi, że ja jestem jakiś tam Lachu. Lachu. A ja się nazywam Kirimandri, proszę pana. Podobny jestem. No tak, bo ty jesteś Kirgiz. Ja jestem Kirgiz. Nie wierzysz? Kirgista. Podobny do mnie? Piękny kraj. Patrz, góry. Podobny? No jest, no. Jest? No całkiem Kirimandri. Jakby, całkiem jakby podobny. Jest podobny. No to ty jesteś, no. Nie. Poszedłem tędy tam i chciałem tamte dwie wziąć. No. To a nie można stąd wyciągnąć? Nie, ale ja chciałem akurat tamte. A ty, tam pełno los jest. A tam jak kurwa się ruszyło, bracie. To widać w tej chwili. No, zobacz ile tam jest. Tam jest kurwa całe gniazdo. No, gniazdo mają. Idź nagraj. Sen. No ale nie, to wiesz, to ja wolę tam się. No ale zobacz, widzisz te osy czy nie? No nie, no tutaj. Z tej kupy. Powiesz, że teraz ja. Obiniesz, nie powiesz Krymiowi Andriowi. Andriowi, ja. Patrz jaki silny, kurwa, czwarty. Podnieś do góry. Nie, nie. I co, mówicie, że chodzicie po tym? No idziemy. Idziemy. Na korbanie. Tak. Korbani. Trzeba drogę zbudować? Tak. Trzeba zbudować sobie drogę. Doszliśmy do takiej wiaty. Tu jest nawet karteczka z numerem 3. I co tam jest? Nowa wiatar. Ciekawy jestem numer 3. No tam był 4. Wcześniej jeszcze był jeden ten. Tu mostki. Jesteśmy przy kaplicy. Waypoint się zgadza na mapie maniaka. Tutaj. Tędy żeśmy szli, czyli od Polanek żeśmy szli tędy i szliśmy do Łopienki. Doszliśmy do kapliczki, także jesteśmy w połowie drogi na korbanie. Tutaj tych drzew nie było, a więc mieli widok na połoniny. Jedna wetlińska, widzę caryńska i dalej nawet widać... Tam na górę idziemy. Dochodzimy. Bardzo fajna chata na korbani, a widzę, że będzie można sobie przenocować tutaj, do tego dostosowana. Miejsca jest sporo. Fachowcy widzę jeszcze sprzęt pozostawiają, może jeszcze będą kończyli. Ale jest gdzie się przespać, jest gdzie ogień rozpalić. No fajnie. Trzeba chyba wejść na górę. Ładnie, nie? Przepiękny widok na zalew sobie. No i ładną pogodę mamy dzisiaj. Tak, bardzo ładnie. Tam to ominie od oddali zapora. Gdzie widzisz zaporę? Tam daleko taki jasny pas. Zalew pięknie. Dalej taki smoczy ogon. O, doskonale tutaj pasuje. Smoczy ogon zalewu solińskiego. To taki duży wąż, który się wije.